Od 1 do 20 września ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Od początku pandemii do białostockiego oddziału ZUS złożonych zostało w tej sprawie 34 tysiące wniosków. O zasiłek można starać się m.in. w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko. Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą skorzystać rodzice, którzy sprawują osobistą opiekę nad dziećmi do lat 8. Świadczenie przysługuje z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko z powodu COVID-19. Zasiłek przysługuje również w sytuacji, gdy brak jest możliwości. Zapewnienia przez wspomniane placówki opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania. Na przykład, gdy lekcje odbywają się w trybie hybrydowym, część dzieci uczy się w szkole, a część w domu. O dodatkowy zasiłek opiekuńczy można także starać się w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianię. Na tych samych zasadach zasiłek przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do lat 16, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, również do lat 18, które mają mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz do 24 roku życia, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dotyczy to także rodziców lub opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych, zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna. Nie zmieniły się zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem należy złożyć u swojego płatnika składek, to znaczy pracodawcy lub zleceniodawcy. Oświadczenie to jest jednocześnie Wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Mogą one to zrobić drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych. Trzeba pamiętać, że nie zmieniły się zasady przyznawania zasiłku opiekuńczego. Świadczenie nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę. Na przykład jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego, czy też urlopu wychowawczego. Zasiłku nie otrzyma również rodzic, który pomimo Otwarcia placówki podejmuje decyzję o pozostawieniu dziecka w domu. Dodatkowy zasiłek nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznanego na tzw. ogólnych zasadach.